Hejka, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Postanowiłam za namową mojej siostry, którą część doskonale zna, mowa o Adrenalina Vlog, więc postanowiłam, że będę też kręciła vlogi, jak moja siostra kręciła filmy. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że będą fajne filmy. Teraz mam więcej czasu, więc teoretycznie powinnam znaleźć na to czas. Zaraz będę musiała dać jedzonko pieskowi, bo jest głodna, już jest godzina 8, więc ona już czeka w salonie. Jestem akurat u mojego partnera dzisiaj, bo no po prostu tak jestem na dwa domy zazwyczaj. Trochę tu, trochę u siebie w mieszkaniu. Dzisiaj akurat jestem u partnera. No i zaraz biorę się za jakieś śniadanie, a później zaczynam pracę. Niestety sobota, no ale aukcje się same nie wystawią. Tak jak część osób wie, z kanału mojej siostry mam firmę, prowadzę sprzedaż własnych autorskich produktów i teraz właśnie wjechały na tapetę worko plecaki. I trzeba będzie wystawić wszystkie aukcje. Zostało mi jeszcze jakieś 100 aukcji do wystawienia. Wystawiam to ręcznie sama, więc pewnie zajmie mi to 3-4 godziny. No, także szkoda czasu i biorę się do pracy. Dobra, kupiliśmy te tacki jednorazowe, nie wiem jak to się nazywa, podkładka po prostu do malowania i na dole mamy farby. Powiem Wam, że mega drogo, dlatego że 2 tygodnie temu jak kupowaliśmy farbę do mojej pracowni, to kosztowały około 70 zł, a teraz kosztują 90 zł te same farby 2 tygodnie później. A najlepsze jest to, że i tak kupiliśmy to właściwie dosyć tanio, ponieważ w Leroy Merlin obie typowych takich sklepach wielkomiejskich, budowlanych kosztują 99 takie farby, które mają tylko 2,5 litra. Także słabiutko. Hejka kochani, witam Was w kolejnym dniu. Właśnie jestem w drodze do mojej siostry i Nasty. Jadę na paznokcie i przy okazji zahaczyć przedwczesny Dzień Wszystkich Świętych, dlatego że nie będę 1 listopada niestety na grobach, więc dzisiaj jest ten dzień, kiedy po prostu będę mogła być. No i jadę od razu zrobić paznokcie, bo są w tak strasznym stanie, że to jest masakra. No i przy okazji sprezentować Nasty worko plecak. Wybrała sobie taki model. Bardzo piękny, elegancki, poczekajcie, pokażę go, tak
więc tak on się prezentuje. Wybrała sobie taki. Aha, i chciałam sprostować, bo moja siostra mówiła, że dół worka plecaka to ekoskóra. Dół worka plecaka, moi drodzy kochani, to jest Sky, to jest imitacja skóry. Jest wodoodporny, od góry jest poliester premium z certyfikatem Oxford, także w pełni wodoodporny plecak i nie wszystkie, inaczej, worki w środku mają podszewkę wodoodporną, natomiast są różne. Nie zawsze w danym wzorze, na przykład tak jak tutaj jest żółty środek, może być też tutaj czarny środek, może być szary, wszystko po prostu jest na zasadzie takiej, że jaką mam akurat podszewkę wodoodporną, takiej używam, ponieważ powinniśmy iść z duchem czasu, być no, jak to się mówi, zero waste i tak dalej, żeby nie marnować po prostu podszewek, a wszystkie wyglądają tak naprawdę bardzo ładnie, czy to czarny, czy taki beżowy środek, wszystkie są super, więc dla nas jest. No i co? Pewnie z siostrą coś tam może nagramy, zobaczymy, bo mam nadzieję, że da radę przyjechać. No i co? Widzimy się na miejscu. Jak widzicie, z moją siostrą. Witajcie, kochani. Także pewnie część osób kojarzy, część nie kojarzy. Adrenalina vlog oczywiście. Co, ty skróciłaś włosy? No, skróciłam, widać. Ale patrz, przynajmniej równe są. No. No. Także przyjechałam, zaraz robimy pazury, no i worko plecak, o którym Wam mówiłam w samochodzie, który właśnie trzyma moja siostra, pokaż go, leci do noski, no, także... A ja Wam powiem, że bardzo się cieszę, że Ola w końcu zaczęła nagrywać filmy, bo tyle ją namawiałam i w ogóle ona pierwsza zaczęła nagrywać, ja jej bardzo kibicowałam, no ale niestety był okres, że nie nagrywała, ale na szczęście wróciła. Jest taki czas, że człowiek sobie musi pewne sprawy przemyśleć i podjąć taką decyzję, a nie inną. Mam nadzieję, że wytrwam w tym. Siostra mnie tu będzie dopingować. No i co? Razem jesteśmy teraz na YouTube. Mam nadzieję, że się cieszycie. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Kochani, ja już jestem po paznokciach, tak jak widzicie, piękne paznokcie, zrobiłam sobie krótsze niż zwykle i już będę wracała do domu. Niestety nie obyło się bez małych komplikacji, ale dobra, jakoś damy radę, wracamy do Kiarusi, bo już kilka godzin siedzi sama. Także mam nadzieję, że Wam się podobało, zapraszam serdecznie na następne vlogi i co? Buziaki, trzymajcie się, pa!